trener tego meczu na początek? Zwycięzców się nie sądzi ani nie ocenia, także trudno coś powiedzieć. Cieszymy się ze zwycięstwa kolejnego. A tą sytuację mógłby pan wyjaśnić? Co tam się tak naprawdę z Rune Holtą przy tym wejściu? Widać chyba, co było widać. W poprzednim wyścigu zrobił tak samo i po mojej sytuacji zrobił jeszcze tak samo. Także no, nie wiem, komu się to upomnienie należy, czy mi, czy właśnie Holcie. No trudno, ale w każdym razie no, była sytuacja i zapomnijmy już. A tam... Chciał pan go bić tutaj w parkingu? Nie, skąd? Mówili kibice, że chyba panu troszeczkę nerwy puściły, że niepotrzebnie pan tam wybiegł przed motocykl. Nie, po prostu to nie jest pierwszy raz taka sytuacja i po prostu... Trudno, że nie wytrzymałem. Tutaj chciałem tylko zaznaczyć sytuację, jaką jak zrobił. Może on tego nie widzi i ktoś musi mu powiedzieć, że to jest nie tak. Rozmawialiście jakoś? Coś on powiedział, czy tylko pan mówił? No, on powiedział, że mnie nie widział, no to nie wiem, chyba okulista jednak musiał tam zajrzeć w oczy. Mocno się sprężyliśmy na ten mecz, bo już miałem okazję zdobyć jakieś punkty w piątek w Bydgoszczy, jednak popełniłem drobne błędy, które później przełożyły się na wynik. Coś ustalaliście sobie przed biegiem, jak go pojedziecie, czy po prostu z marszu jedziemy i próbujemy wygrać? No, Patryk zawsze jedzie swoje, tam praktycznie każdy bieg wygrywa. Ja się miałem dostosować do niego, Patryk zamieszał w pierwszym łuku, ja z tego skorzystałem i cieszymy się, że wygraliśmy ten bieg 5-1. Jak dzisiaj na torze w ogóle wszystko wam pasowało? No w pierwszym biegu bynajmniej z mojej strony wydawało mi się, że było wszystko ok, bo po starcie, po 2 metrach nie widziałem rywali, jednak w drugim starcie okazało się, że jestem wolny, ale po korektach z tatą udało nam się jakoś tam zapunktować na pewnych biegach i z tego się cieszę. Te korekty to były wtedy, kiedy Sówka, zdaje się, wyjechał za ciebie, tak? No zgadza się. Jeśli robi trener zmianę, to znaczy, że coś jest nie tak, więc trzeba się czymś ratować. A jak tam ten pierwszy wyścig z Sówką? No, zamieszałeś, jak to on mówi, na pierwszym wirażu i dzięki temu zdobył 3 punkty. No, szczerze powiem, to nie spodziewałem się, ale postawiło mnie o dziwo. I się odruchowo wróciłem, zobaczyłem, że jest Łukasz. Więc mówię, to zwyczaj jeszcze pilnuje ten krawężnik. Pojechaliśmy na 5-1. No i dowiedzieliśmy to. Czyli tutaj profesor holował swojego partnera z pary, tak? No wiadomo, już tutaj z Polski. Niedługo może być świata, junioru. 3 mecze z rzędu wygrane za 3 punkty. Wydaje się, że jedziemy tak, jak chcemy. Po prostu mamy teraz tą drugą połówkę tabeli, zespołu z drugiej połówki tabeli i wygrywamy te mecze, które powinniśmy wygrywać, także że jest fajnie. Napędzamy się, można powiedzieć, powolutku i teraz jeszcze czeka nas mecz z Tarnowem, który też możemy wygrać za 3 punkty. No, jedziemy powolutku, napędzamy się. Może chcemy wjechać do play-offu już tacy napędzeni, żeby naprawdę już... Myślę, że to złe to jest za nami i teraz już tylko będzie lepiej. Dzisiaj pan już jest w stanie powiedzieć, czy Iversen dostanie kolejną szansę, czy raczej Zęgota do domu wraca do składu? Grzesiu Zęgota, pan powiedział Andrzej. No, myślę, że Grzegorz na naszym torze w Zielonej Górze naprawdę dobrze jeździ. Nie powiem w tej chwili, kto jedzie, jak to jedzie, bo jeszcze jest Puchar Święta, jeszcze jest trochę innych tam zawodów, także myślę, że Grzesiek raczej u nas troszeczkę lepiej jedzie niż Iversen. No i zobaczymy, co z Fredkiem będzie jeszcze, bo będziemy miały przecież Puchar Świata w tym czasie. Myśli pan już o play-offach? O tym, kto tam może być naszym przeciwnikiem? Nie, na razie czekam, bo to przecież w przyszłym tygodniu jest, za 2 tygodnie jest ta kolejka, to tam może być różnie, prawda? I jedzie Wrocław z Toruniem i każdy tam będzie sobie kalkulował. My nie kalkulujemy, jedziemy swoje, bo co nam los przyniesie, to weźmiemy i będziemy musieli jechać. Czy to będzie Gorzów, czy to będzie Wrocław, to w tym momencie to nie robi zdaje się.